Jest decyzja Unia Europejska w sprawie Białorusi zakaz lotów nad Unią Europejską dla wszystkich białoruskich przewoźników. Unia Europejska wprowadziła zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną Unia Europejska i zakazu lądowania na lotniskach w Unii Europejskiej dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych. Zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną Unia Europejska i zakaz lądowania na lotniskach w Unii Europejskiej dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych zacznie obowiązywać od północy z piątku na sobotę. Państwa członkowskie Unia Europejska będą zatem zobowiązane do odmowy zezwolenia na lądowanie, start lub przelot nad ich terytoriami wszelkim samolotom obsługiwanym przez białoruskich przewoźników lotniczych, w tym także przewoźnikom handlowym, podała Rada Europejska. Sankcje dla Białorusi. Przywódcy Unia Europejska na niedawnym szczycie w Brukseli zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sankcji gospodarczych na Białoruś. Zdecydowali też, że unijna przestrzeń powietrzna ma zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych. Sankcje indywidualne i gospodarcze mają zostać przyjęte formalnie w najbliższych tygodniach. Samolot zmuszony do lądowania 23 maja. Samolot relacji Ateny-Wilno linii Iran-Air został zmuszony do lądowania w Mińsku z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za ekstremistyczny, oraz jego partnerkę Sofię Sapiegę. Z ponad 8-godzinnym opóźnieniem samolot dotarł do Wilna. Działania Białorusi potępiło wiele państw, w tym Polska, zarzucając władzom w Mińsku złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, terroryzm państwowy i porwanie samolotu.